Dawaj, podgląd. Dobry mój podglądzie. Czekaj, gdzie ty masz ten podgląd? Ty masz podgląd. Teraz będę grzecznie obserwował. No i znowu się przesunąłeś. No nie. Dobra. Szukaństwo jakieś. Teraz czekamy wreszcie bardzo grzecznie na ostatnich widzów. Musimy być cicho, żeby internet się nie przestraszył, okej? Okay. Teraz śledzę ping, na razie ping jest równiutki. Nie wiem, co się stało. O kurczę, czat nagle zaskoczył. Archon, masz pingi jak Sylwestra. Nie wiem, co to znaczy. Że 31. Ale niech tak będzie. Co 31? 31 grudnia. To jest dzisiejsze hasło? Tak. Dobra. Znowu mi się psują pingi. O, to będzie dobre. Ale na razie live działa. Teraz chyba wszyscy są. Ja kliknę tutaj OK, bo oczywiście rozłączyło mnie z internetów. Ping, ping, psz, psz, psz. I mamy pokonać tego Aegislasha. Nie wiem, czy dotarło, co mówiłem o nim. On ma takie dwie postawy. Jedną bojową, w której walczy mieczem, i jedną defensywną, w której się broni tarczą. W zależności od tego, w której postawie jest, to ma inne statystyki i inne rodzaje ataków. Czyli albo jest tarczownikiem, albo jest... Albo jest nożownikiem. Okej. Okay. Z cezarykiem też można dla być. Niego pewnie specjalne ataki będą działały lepiej, więc użyjemy flamethrowera. Zobaczymy, jak to zadziała. Wow, tutaj nam critical power użył. To fajnie. Obadaj się. A, i on teraz, właśnie, jest tarczownikiem, więc używa defensive. No właśnie. To silną ma chyba tą... defensywę, co? To zależy, on ma takie ataki, że po prostu nie możesz go w ogóle zaatakować, nie? Mhm, tak myślałem. Okej, okay. Teraz oberwał i nawet nam i nawet nam ofensywy nie pokaże, niestety. Szkoda, chciałem zobaczyć jego ofensywę. On miał bardzo ładną ofensywę. Idzie mi jeszcze lepiej niż ostatnim razem w tych pokach, bo ostatnim razem chociaż zobaczyłem, jak zmienia formę. To prawdopodobnie oznacza, że jesteś już wyszkolonym trenerem Pokémon, wiesz? Oczywiście, dlatego że tak jestem. 40 tygodni trenuję. W każdym razie przepraszam was za... No teraz Cezaryk będzie. Za problemy techniczne. Spoko, ja się nie mam. Dzięki. Obama. Dobra, jedziemy go tym flamethrowerem. Wiem, że ma mocniejszy ten drugi, ale ja się boję kontaktowo walczyć z takimi pokemonami. No i tam. I ciul, jak to się mówi u nas na pięknym Śląsku. Ja na Śląsku to się ciulo równo. Pikachu zadowolony, ja jestem zadowolony. Ale ten pan nie bardzo. Jak gwiazdę na czole. Jazda, biała gwiazda. Może teraz zapiszę grę, co? O, dobry pomysł. No bo zejdę chociaż na dół. Cię pewnie raz zawiesi. Ale śmiesznie by było. No i odpalam neta, tak, odpalę z powrotem neta, od razu nam zapiszę grę przy okazji. Będą nam twoje internecie opowery bardzo potrzebne. Bo słabo sobie radzimy z tą ligą. Internecie, pokaż swą siłę. Ktoś się domaga wynagrodzenia za stracony czas, to mogę obiecać, że za to Dorian zrobi rap grę i wszystko yes. Będzie okej. Okay. Od razu wyleczę z powrotem naszego Gluraka. Za karę musisz zrobić jutro live'a z Wigilii z jedzenia. Z Wigilii klasowej. Ej. Ej. Yes. Yes. Dobra. Blub, 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 blub. Zależy jeszcze do jakiej szkoły chodzisz. Do żeńskiego liceum. Duat. Do żeńskiego liceum katolickiego. Hej! Słyszałem różne historie. Flood Chamber, to pewnie będzie woda. Mamy coś takiego fajnego na wodne Pokémony? Glurak. Jak tu patrzę, zaglądam, no nie bardzo. Dobra, niech ta wróżka będzie beznadziejna, ale... No musi być trochę trudno czasami, nie? Czy trudniej niż do właśnie tej pory. Nie mam ani jednego dobrego trawiastego Pokemona. Tak trochę... O, dostałeś prize money power, to się yes. Przyda. Lubię pieniążki. To się przyda, bo jeszcze duże zakupy cię czekają w tej grze.
Łociu, patrz, je, jak tu się kręci coś. Zaraz cię zgniecie, tak? Koniec. Bo się wykręciło. I dlatego nowego mistrza ja. No i koniec. Powódź tysiąclecia z 97. Pamiętam. Nie, to był 98. Pamiętam tym bardziej. Czekaj. Było tak dawno temu. Ale pamiętam, tysiąclecie. Pamiętam właśnie a propos tysiąclecia. Kojarzę, jak jest w Katowicach, tam w Chorzowie. Tam. Tak, wiem, gdzie to jest. Ten park, w sensie Wesołe Miasteczko i tak dalej. Pamiętam, jak tam było tak wszystko pozalewane. Się jechało tramwajem i tylko woda tam wyci. Stary. No tak jak tutaj było? Było? Nie, no tu, na tym, w Pokémonie. Aha, no tak. Ja teraz mówię, że 97, więc miałem rację na samym początku. Że mówisz tutaj, w sensie, że tam u ciebie w Anglii. W Londynie, wiesz? A, to u nas w Londynie, to ciu, jakie powodzie. Patrzę za okno, nie? I tam wszędzie woda. Tym się okazuje, że mieszkasz na tracie. Gdzie ten Pokémon ma buzię? Nie ma, po co mam buzię? Chciałem zobaczyć buzię w tym pęczu. Czy ja mam tutaj atakować? Niech mi ktoś coś powie, bo ja nie wiem. Ja nie wiem. Moonblast! Special power! Czy ten Pokémon ma ten, taką buzię na środku i prawe ramię ma tak wypracowane? Na to wygląda. O, patrz, zginął. Nie był efektywny, ale i tak zginął. Dobrze. Jest! I kiedy ewoluuje? Zawsze. Znowu nam mi psuje połączenie. No co się dzieje? O. Dorianek, nie rób mi tego. Sorry, już naprawiam. Podmuchałem trochę w internet. Dzięki. Pomogło? No na razie jeszcze nie zrywa. To jeszcze trochę mogę pomordować, ale nie. To jest smok, nie? Nie, to nie jest smok z typu. Z wodny latający? Jaki on był? Ma taki smoka, ale... I tak zginie. Sorry, Gyros. Nie ma dzisiaj finału w LoL'a. Nie wiem, może są finały Jaya. Nie, to na pewno mój internet szwankuje, to już niestety... A co to jest? Co to ma być? Na co ja w ogóle patrzę? Taki... Brokuł. Według nazwy. O Jezu! Pokémon dłonie. To jest fanart Digletta, wiesz? Barbarakl. I znowu mnie rozłącza, no nie mogę dzisiaj z tymi internetami. To jest jakieś fatum. Fatum ultimatum. Może węgla dorzucę trochę. A jakbyś mógł, wiesz co, ja chwilkę poczekam, bo jak mnie rozłączy, to znowu będziemy nie na czasie. A może po prostu przepiąć serwer? A, przepnę serwer. Z tego amsterdamskiego? No, na niemiecki. Niech trochę Niemcy mają naszej ciężkiej pracy dla siebie. Naszych pieniędzy.